Wspominaliśmy już wcześniej o kodach do gier, które większość z nas używało. Jednak jak wiadomo, tych kodów było o wiele więcej. Dziś przedstawię Wam kolejną dawkę wspomnień, także do dzieła! Zacznijmy więc od GTA San Andreas. AZAcme było bardzo wygodnym kodem pozwalającym na całkowite i wieczne pozbycie się policji, przynajmniej do czasu restartu gry. Pozwalało to w pełni demolować miasto i ludzi na pełnym legalu, no powiedzmy. Jeżeli już mowa o rozróbie, to kod HISOYM dawał nam możliwość 100% dodania życia i kasy. Dodatkowym bonusem była naprawa auta, wystarczyło po prostu do niego wsiąść. No i elegancik, glancik, można dalej siać zniszczenie. Zapomniałam dodać, że bez amunicji nie ma chaosu, a jak wiadomo, amunicja się kończy. Aby temu zapobiec, służył do tego kod FULL CLIP i już nie musiałeś się o to martwić. Dominika mówiła też o darmowym czołgu, ale czy pamiętacie też o darmowym samolocie i helikopterze? Kody OCH DUDE, JUMP JET, FLYING TO STUNT oraz Rocketman wzbogacały nas o te maszyny oraz dawały nieco urozmaicenia do zagłady miasta. Kazuhisa Hashimoto stworzył kod, który przeszedł do historii. Był to znany Konami kod, który składał się z prostej kombinacji klawiszowej. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, BA. Początkowo powstał do gry Gradius z 1985 roku, jednak tak spodobał się on jego kolegom, że zaczęli go używać także do innych produkcji. Robią to zresztą do dziś. Na czym więc polega kod Konami? W zależności od gry wprowadza on różne rzeczy. W Gradiusie było to pełne ulepszenie statku, w Bioshock Infinite odblokowuje się najtrudniejszy wariant rozgrywki, w Assassin's Creed 3 indyk na farmie Devonporta ubiera kaptur, a w Quake'u zalicza się wszystkie zadania za jednym zamachem. Kolejnym kodem prawdopodobnie najbardziej znanego ułatwienia w historii jest IDDQD z gry Doom. Wielu graczy uwierzyło, że ten kod zapewnia nieśmiertelność, jednak to nie jest prawda. Otóż ułatwienie to sprawia, że gracz staje się nietykalny na obrażenia, które wynoszą nie więcej niż 1000 punktów. Skoro wspomniałam już o nieśmiertelności, to kod God Mode w Gothic'u zapewniał taki tryb. Aby masakrator był większy, wklepywał się także insert z nazwą danego przedmiotu czy istoty. W końcu lepiej jest mieć wszystko pod ręką. I pamiętaj, aby wywołać czar końca świata, wciśnij Alt, Control, Delete. Do zobaczenia.